Poszło. Witajcie. W związku z ogłoszonym wczoraj przez nas konkursem na kreatywny karmnik dla ptaków, dzisiaj postaramy Wam się pokazać, jak w bardzo prosty sposób wykonać jeden z takich karmników. Będzie on wykonany po prostu ze starej butelki po wodzie mineralnej, sznurka, patyczka i tutaj w środku mamy już wsypaną karmę dla ptaków. Żeby go wykonać, potrzebujemy pustą butelkę. Ja tutaj sobie już pozwoliłam wcześniej zaznaczyć miejsce, w którym będę wycinać. Potrzebujemy oczywiście nożyk introligatorski albo jakikolwiek dowolny ostry nóż. Przy czym pamiętajcie, o wycięcie dziury w butelce prosimy dorosłą osobę. Nie róbcie tego sami, ponieważ noże są ostre i bardzo, bardzo łatwo jest się skaleczyć. Więc zaczynamy. W miejscu, gdzie zaznaczony jest otwór, wbijamy nożyk. Wycinamy. W tej chwili mamy otwór w butelce. I teraz tak, ja żeby zrobić to szybko, wytrę sobie tą wodę, która jest w środku, ponieważ karma dla ptaków oczywiście nie może być zamoczona. Wy możecie równie dobrze po prostu wyciąć wcześniej otwór i zostawić butelkę do wyschnięcia. Myślę, że przez parę godzin te kropelki sobie spokojnie odparują. Tak, kiedy butelka jest już sucha, bierzemy patyczek. Ja mam tu akurat patyczek od szaszłyków, ale to może być równie dobrze zwykły patyk znaleziony gdzieś na podwórku. Robimy dziureczkę w butelce. I z drugiej strony, żeby patyczek siedział dosyć stabilnie. Przekładamy. Chwilę karma. Jeszcze zamontujemy wcześniej sznureczek, dzięki któremu będzie można go powiesić. Solidnie zawiązujemy na supeł i tworzymy pętelkę na górze. I teraz ostatnim krokiem będzie wsypanie ziarna. Myślę, że jeśli będziecie wieszać karmnik u siebie gdzieś na drzewie, warto go najpierw zamocować w miejscu docelowym, a dopiero później wsypać ziarno, żeby przy montażu Wam się nie rozsypał. I w ten sposób mamy zrobiony w 3 minutki prosty karmnik dla ptaków i myślę, że będzie on fajnym zaproszeniem na zimową ucztę. Dzięki, pokażcie swoje karmniki, zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie. Czekamy na Wasze prace. Do końca ferii możecie je nadsyłać na maila bądź wrzucać na Facebooka naszego, na GOK Stężyca Facebook. Znajdziecie nas. Trzymajcie się. Hej!